Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku zwróciłem uwagę na liczebność wojsk węgierskich? I właśnie tak, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, jak kraj, który ma 11 tysięcy force limitu i 8 tysięcy żołnierzy w polu, poradzi sobie w walce z Węgrami, które na starcie rozgrywki mają 18 tysięcy żołnierzy w polu oraz 25 tysięcy force limitu i dodatkowo naprawdę niezłego dowódcę. Ciekaw jestem bardzo, ile razy ten force limit będę musiał przekroczyć i czy przypadkiem w trakcie wojny nie wpadnie nam bankrut. Pierwsze i najważniejsze, co potrzebujemy, to żeby Węgry i Czechy miały się wzajemnie na rywalu, co też tutaj mamy. Dodatkowym tutaj korzyścią na tym save'ie, paru restartach, jest to, że mam Polskę oraz Imperium Osmańskie. Ogólnie zestaw, że Czechy są na rywalu Węgier, występuje prawie zawsze, a taki jest dość rzadki. Ale parę restartów powinno wystarczyć. Od estate'ów jeszcze po wszystkich tutaj zmianach zabieramy sobie jeszcze pieniążki, a w zasadzie to sprzedajemy resztkę mojej ziemi. Lol, ta misja mi wpada na pauzie. Ha, no to miło, bierzemy ją również. Przyda się. No, doradców będę musiał przerolować, bo tutaj potrzebujemy morali, a nie będzie mi stać na dwójkowego, chyba. Co za peszek, i dwójkowo Diplomatic Reputation. Fokus tak czy siak na punkty militarne. Wobec Węgier ustawiamy sobie, że jesteśmy zagrożeni. Punkty dyplomatyczne od razu ładujemy w Kosowo. Tutaj no nie ma co się zastanawiać. Na Serbii ustawiamy, że chcemy mieć local defensiveness jak najszybciej. Wysyłamy dyplomatów do Czech oraz do Polski, żeby poprawiać relacje. Za pieniążki z kraulanców kupujemy oczywiście armię. Przy okazji też wywalmy konnicę, bo nas na nią też nie będzie stać. Tak musimy bardzo, ale to bardzo zredukować tutaj koszty naszych armii. Trzeba bardzo na to uważać. O, kolejne oddziały. Co prawda mamy troszeczkę pecha. Chociaż i szczęście, bo mamy też dwójkowego pana z Siegem. Szkoda, że nie mamy jakiegoś dobrego generała, który by tutaj dowodził. No jeszcze hajduków weźmy. Widzicie, da nam to tylko dwukrotne przekroczenie naszego force limitu. Kto by się tym przejmował? A teraz część najistotniejsza. Musimy odpauzować grę i zobaczyć, co się wydarzy w przeciągu najbliższych paru dni. Jeżeli zobaczymy, że Węgry do czasu, aż możemy ich zaatakować, jeżeli do 11 grudnia 1444 roku Węgry nie będą miały Austrii na sojuszniku, no to wtedy w nich wchodzimy. No i tak, 12 grudnia na sojuszniku mają tylko i wyłącznie Albanię. Czy widzieliście tego przekozaka 5550? Przecież to jest masakra, ja tutaj z tak wipa dostanę. Tak, pamiętajcie, my to gramy cały czas na hardzie, więc będzie wesoło. Ja im kurde dam, że robię jakieś nudne achievementy, ja im dam, zobaczę, im pokażę. Tak, chcemy zdobyć tą prowincję, to wszystko będzie moje. Oczywiście też klikamy sobie tą misję Moravian Army, przydam się szybki recovery speed. Pierwsze co, wbijamy się tutaj w Kosowo. O, myślałem, że uda nam się wbić na pierwszeństwie, ale niestety. Pokonanie takiego typa nie jest zbyt trudne. My i tak mamy tutaj przewagę w linii. Mamy gwarancję od Osmana, wyjebiście, mogę walić bankruty. Zabezpieczyliśmy Albanię teraz tak bardzo, bardzo na szybko, dzięki czemu no, Albania nic nie wyprodukuje, żadnego żołnierza. Co prawda jej nie zdobywamy. Dobra, wbijamy się tutaj w wojska chorwackie. I nie bójcie się, najprawdopodobniej przegramy kilka pierwszych potyczek, ale jest to bez większego znaczenia. Ważne jest to, żeby przeciwnik zszedł z naszego fortu, gdzie mamy stolicę, oraz wszedł tutaj na ten fort, gdzie jest fort dwójkowy, mamy zwiększoną obronę. Nawet jeżeli tutaj przegramy, to tak naprawdę nic się dla nas złego nie dzieje, przeciwnik większe straty poniesie, chyba że będzie miał takie role. No niestety widać tutaj przewagę dowódcy. Ale taki początek tutaj jest. Trzeba troszeczkę spalić manpowera przeciwnikowi. Jak widzicie, on już go nie zaczyna odnawiać i w którymś momencie, chodząc pomiędzy tymi dwoma fortami, będziemy walczyli z niedopełnionymi armiami. Sami musimy co bitwę po prostu to czyścić. Od razu wojskami wbijamy się tutaj w te 5000. To specjalnie odesłałem, żeby wysłać to, o tak, dzień, dwa później z naszą ekipą. No i się wbiliśmy i wleciał stack wipe. No i teraz musimy tylko uderzyć tutaj w kierunku naszej stolicy. W sumie po wygranej bitwie muszę tutaj też zdewować troszeczkę nasze Kosowo.
jest to super ważne dla naszego inkomu. Jak morale się odnowiły, no to teraz tak wchodzimy, tylko o, najpierw tymi wojskami to dostawimy na wsparciu, żeby doszło tak o parę dni potem. O! Halo, halo, halo! Nie, stop, 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 stop! Mamy to! Mamy to, wyjebiście! Myślałem, że uda mi się zrobić jeszcze stack wipe'a, ale niestety niezbyt. I teraz naszego dowódcę z 2 do Siege'a wysyłamy tutaj. Naszego władcę tutaj i resztę na północ, żeby pozbyć się Albanii z tej wojny. Węgier już po tych paru bitwach wystarczyło, że wygrałem jedną. I w sumie powiem wam szczerze, że Albanii najłatwiej będzie nam white peace'ować. Tak, mają sojusz z Węgrami, ale to oznacza, że Osman za jakiś czas po prostu przecież się wbije w Węgry, nie? Zdobycie tej Albanii spowodowałoby, że dostalibyśmy nie mniej, nie więcej za chwilę wojnę z Osmanem, a na bank po prostu zerwałby z nami tutaj gwarancję. Dlatego z Albanii się cofamy i naszymi wojskami lecimy na Wargola w pierwszej kolejności. Jakby co, to specjalnie staję tak dużym stakiem, a nie trzymam minimalnej ilości wojska, bo po prostu nie chcę, żeby Węgry wbijały się w nas. Jak widzicie, no mają aż tyle armii. Jako, że bitwy nie przewiduję w najbliższym czasie, no to pana podziękujemy. W razie czego przed bitwą go zatrudnimy. I tyle. Znowu w chwili przerwy podczas okupowania dewujemy naszą kopalnię złota. No i Wargol zdobyty. No, teraz trzeba tutaj będzie zaatakować. Pewnie przegram tą bitwę. Bo obok jest, widzę, że świeżi najemnicy są. Pewnie przegram tą bitwę, ale musimy spowodować, żeby zszedł z naszej stolicy. No, chyba, że nie zejdzie. Niemożliwe. Nie zszedł? No to lecimy dalej. Chociaż mogłem też tutaj dosłać posiłki trochę inaczej. No i następny nasz cel to jest Pest. Staram się też zdobyć wszystkie te prowincje, które nie mają odbijania fortów, żeby jeszcze zwiększyć naszego Wargola. Co ja mówię? Warscora zwykłego? Jakiego Wargola? Cel osiągnęliśmy na Czechach, mamy tutaj serduszko, nawet jak będziemy mieli agresywną ekspansję, raczej wszystko powinno być gites. Niestety widzę, że nie uda nam się tego osiągnąć na Polsce, szkoda, ale Czechy powinny wystarczyć. Kolejnym krajem, który musimy poprawić relacje, ale to koniecznie, to jest Austria. O mój Boże, jak ja się cieszę, że nie wziąłem Albanii. Czy wy to widzicie? Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enba.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Okej, widzę, że węgierska armia nadchodzi, to oznacza, że muszę przestać plądrować te prowincje i lecimy na Pest całym stakiem. A Węgier będzie robił jedną z kilku rzeczy, albo odbijał te prowincje, albo pójdzie na nasze forty. To i to mi pasuje przecież. No ale to, że trzyma jeden stak, to akurat mi nie pasuje. W sumie przed końcem Pizdila warto jeszcze sprawdzić, czy Austria ma już limit relacji. I ma. 5 na 5 w teorii nie powinno być sojuszu austriacko-węgierskiego. Ale to w teorii, bo czasem widziałem, że Austria brała ten sojusz. Ustawimy na tyłach i teraz dosilmy, żeby nam urosły morale. I wyjebiście, wygraliśmy. Bo nie ukrywam, że bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj Transylwanię sobie wypuścić i na Reconquestie to odbijać, jak i mieć dostęp do Wołoszczyzny. Ale raczej jak zdobędziemy Zagrzeb, to już powinno nam się to udać. Spieszmy się, bo bankrut szybkimi krokami nadchodzi. A nie, jeszcze mogę 60 pożyczek wziąć. No to nie ma pośpiechu. A właśnie, póki pamiętam, to Royal Marriage wysyłamy do Czech, żeby im slota już zablokować. Bardzo żałuję, że nie mam tego sojuszu z Polską. Okej, takiego pizdila będziemy wysłali. 200 golda, te prowincje aż po Hont oraz tutaj te prowincje z Fortem oraz Korem na wypuszczenie Transylwanii. Specjalnie się jeszcze upewniłem. This country may be created from this province. No i tak, o to właśnie chodziło. Jak się mnie spytacie, ale Lukas, debilu, czemu nie bierzesz tej prowincji? Przecież to jest fort górski. I macie w 100% rację, bo też bym odciął na przykład Węgry od Czech, czy od... No nie, no od Czech, już tak całkowicie. Ale w momencie, kiedy będę graniczył bezpośrednio z Czechami, to serduszko zniknie na przeciągu jednego dnia, już to testowałem.
Chyba ani raz mi się nie zdarzyło, żeby to serce przetrwało na tyle długo, żebym mógł wysłać im sojusz. Bo jesteśmy innej wiary i dostałbym karę do relacji. A powiem wam szczerze, że nas jak Czechy zajmą całą resztę, to nic mi nie obchodzi, bo ja kopalnię złota po prostu już będę miał. I piękna wojna, nawet strat nie mamy. Na pauzie wysyłamy ofertę sojuszu zarówno do Osmana, jak i do Czech. Póki pamiętam, pozbądźmy się tutaj naszego Brankowicza Lazarusa, bo on jest po prostu kretynem. A mamy szczerze mówiąc fuksa. Oj, możemy też tą misję przeprowadzić dalej. Wiebiście, tak, oczywiście, ufortyfikować Belgrad. Wszystko mi tutaj pasuje. A stolicę tam przeniesiemy zaraz po 1500. Większość naszych wojsk kasujemy. Zostawimy tylko tą taką armię podstawową, tylko... Jak ona się nazywała? Free Company. Wyłączamy od razu edykty. Ta konstrukcja metropolity. Tutaj oczywiście wtedy dajemy już edykt na development, bo będzie nam potrzebny. Mogę nawet już Węgry ustanowić naszym rywalem. Wyjebiście. Weźmy też oczywiście... O, Hercegowinę, bo będzie za chwilę naszym celem. Chociaż i tak dużo nie popodbijamy, bo mamy dość sporą agresywną ekspansję. To zaatakujmy Ochimilieta. Po prostu Hercegowinę oraz Wołoszczyznę, bo niestety gwarancje Węgier ściągnął z nich, więc możemy ich osobno również zaatakować. Hercegowina upadła. W sumie tutaj w Trade Node w Regusie ustawi na Improve Relations dodatkowe, żeby wśród tych krajów poprawić nasze relacje szybciej. O mój Boże! Ja go i... Tak? Chcę go adaptować! No to tym razem konkurs wygrał Blade! Gratulujemy zwycięstwa! Ech, i Czechy weszły w Węgry, ale mówię, no spodziewałem się tego, że tak to będzie. Trudno, kiedyś odbijemy te terytoria. Szczęście, my potrzebujemy do achievementu tylko tego obszaru, o, na południu. A mówię, tu mi zależało tylko na złocie. W sumie zapomniałem wam pokazać, ale po pierwszej wojnie zostało nam 458 golda, tylko do spłaty. Nie, no dobra, nie chcę mieć tych modyfikatorów ujemnych, tym bardziej, że możliwe, że Włoszczyzna będzie naszym wasalem. W sumie wezmę, zerwę sojusz z Bośnią. Nie będzie nam ona potrzebna w najbliższych czasach. A, okej, ja ich nie mogę zrobić moim wasalem. No to trudno, no to skoro możemy już Himlita zrobić, no to weźmy tyle. I bez War Reparation, żebyśmy mogli ich za te 9 lat zaatakować. A na Hercegowinie weźmy sobie Show Strength, co da mi 30 Power Projection oraz 100 punktów każdego typu. I tak jeszcze się upewniam, no Czechy raczej więcej niż te prowincje nie powinny brać w tej wojnie. No to teraz już taki stricte okres czekania na jakieś okazje, nie wiem, zresetowania trusa z Węgrami, ewentualnie wbicia się w Albanię, Bośnię, cokolwiek. Poczekamy, zobaczymy, co nam się tutaj urodzi. Jednego dyplomaty ustawię, żeby zawsze skakał po sojusznikach, żebyśmy mieli przypilnowane Czechy oraz Imperium Osmańskie. O mój Boże, no to zaczyna się zabawa. Jak zwykle, nic nie weźmiemy w Albanii, whitepisujemy z Węgrami. A może coś i od Wenecji weźmiemy? Czekajcie. No to lecimy. No i mamy też bunty węgierskie w naszych terytoriach. Oj, nitrańskie, czy jakkolwiek się to zwie, które na pewno ktoś nam zaraz szczyści. O, widzicie, Osman czyści, dobry Osman. Nawet kolejne bunty mi czyści. No nie, jakie to jest piękne. No wiecie, to jest skill grania w tą grę. Teraz chodźmy peszt sobie odbić. No a Węgry spłacą mi kolejną część pożyczek, a trus będzie trwał zamiast 5 lat jakieś 6 co najwyżej. Za to w sumie tutaj nie będę kończył wojny weneckiej jakimś osobnym trusem, bo nie chcę, żeby się zadłużyli za bardzo. A od... W sumie tutaj też te 11 golda to nie jest nic warte. Weźmy tak, żeby mieć 5-letniego trusa, a whitepiece dodatkowo dostaliśmy punkt trusta z Osmanem, co jest bardzo wartościowe. Wygląda też na to, że będę miał fuksa i Austria upadnie, bo nie będzie silna Austria. Zobaczcie, ma już wojnę w tym momencie zarówno z Burgundią, jak i Francją. O nie! Witchcraft! Witchcraft! Pal wiedźmę! W sumie na początek odpalmy ikonę do developmentu, bo przecież mamy i tak tutaj tą prowincję do rozwijania. Dzięki temu mamy misję na nawracanie zrobioną i nawracajmy tą prowincję jak najszybciej na prawosławie. O, Andres też całkiem niezły. O, widzicie? Graniczę z Czechami, już mam. Nightboring Tolerated Heretics. Buuu, katolicy zaloci, tłumić bunty!
No i mamy wreszcie w prowincji Hont jedyną słuszną wiarę, więc militarnymi punktami dyplomatycznymi dewelopujmy ją. Marzec 460. Nasze wojska znowu ruszają na podwój. Kroatia to było... Chorwacja. A to Bośnia się wpiernicza w nie w swoje sprawy. Declare war od razu. I tak nas to czeka. Musimy to zrobić. Nie życzę sobie, żeby tu podbijać moje cele. Dobra, wbijmy się tutaj w wojska Milanu. Koniecznie. Chociaż widzę, że będzie dość wesoło. Chociaż chyba mamy przewagę dość niezłą technologiczną. Więc może nie będzie aż tak źle. No idź. Co tu się wydarzyło? Oh my god, co za wpiernicz! Boże, bo ja sprawdzałem technologię Savoju. Wojnę z Bośnią kończymy, biorąc tylko i wyłącznie złoto. Bardzo dużo agresywnej ekspansji tak będziemy mieli za Chorwację, więc czekajmy na to. Ale się tak zastanawiałem, czemu on nie łoi? 4-5-3-1. Czemu on tu uczestniczy w tej bitwie? What the fuck? Boże, myślałem, że będę musiał wojnę papieżowi wypowiadać. Dobra, udało się, mamy sojusz z Austrią. Wystarczyło ustanowić Wenecję na rywala naszego wspólnego i jest to! Trochę mi jednak brakuje, żeby dołączyć do Holy Roman Empire, a muszę to zrobić. Żeby... Bo wiem, że Osman w którymś momencie będzie chciał mnie podbić. I w sumie to wystarczy, że poczekam teraz 10-20 lat, plus zerwę sojusz z Osmanem i będzie gites. Dołączymy do Holy Roman Empire. Ale to oznacza, że nie mogę chyba już więcej urosnąć, więc nasz podbój Węgier będzie teraz mocno ograniczony, chyba tylko do tych dwóch prowincji, żeby nie urosnąć zbytnio. Dzisiejsze materiały to już wszystko, jeżeli się podobało, to zostawcie lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o każdym moim nowym materiale, zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem.